Witam was bardzo serdecznie, gramy w co chcemy, z Balfons, Zakon Świtu. Cóż mogę powiedzieć, za chwilę będę miał Tytana. Zbudowałem również Mroczną Kuźnię. Gro. Czy możesz? Będę wdzięczny, tak zgadza się. Broń weterana zyskuje efekt pioruna, który zadaje... O! To mi się podoba. A weteran jest. W ogóle wojownika nie mam, a zebrałem. Trzeba dołączyć do planów w takim razie. A wojownik myślę będzie między weteranem a trębaczem. Znaczy ten tu. Jakoś tak. Zaś koło tego. No dobra. Wojownik. Bębniarz, ogniomistrz. Muszę jeszcze dla ogniomistrza zbudować. I ten, znaczy ten budynek, kaplicę krwi. O, jest tytan. Ale kozacko wygląda. Nice. So nice. Nie powiem, że nie. Wezmę jeszcze kilku weteranów. O nie, szamanów nie. Trzech to będzie właśnie ogniomistrzów. A my przy okazji pogadamy. Mam dla ciebie zbroję i sztylet. Doskonale, wszystko gotowe do uderzenia. Gdy dasz znak gotowości, wślizgnę się do obozu Briara, ten sztylet przyprawi go o ostrą niestrawność. Daj znać, kiedy mogę uderzać. Dobra. Jak się przygotuję teraz, to będę mógł iść. Tutaj w tym obozowisku zdobyłem tą zbroję. Co jeszcze? Tutaj była skrzynka, w skrzynce nic specjalnego ogółem, ale zawsze co nieco na sprzedaż. Zostały mi dwa obozy, tutaj jeden i tu drugi, które są widoczne, a Briar jest tu gdzieś na pewno, w tym obozie. Będę musiał przygotować odpowiednią defensywę. I odpowiednią ogółem całą armię tutaj, żeby mogli znowu tutaj bije moich ludzi, debil głupi. Znaczy, żaden debil nie jest mądry, to jest inna sprawa. Dobra, Lenia 300, nie mam na chwilę obecną Lenii za bardzo, ale na nich mam. Akurat trzech zrobię za te zapasy, co tutaj zdobyłem. Nie ma nigdzie w zanadrzu Leni, niestety. Ubolewam nad tym. Tu jest moje jedyne źródło. No nic. Przejdziemy się, zobaczymy, co tutaj znajdę w ogóle. Jest tu pełno szkieletów. Ogółem niezbyt ciekawe miejsce. Ale mogę się tylko domyślać, że to jest jedno właśnie z miejsc, gdzie stacjonują. 49. Jeden ogniomistrz biegnie, jeszcze jeden. Taki idzie. To za chwilę zaznaczę ich wszystkich. Nie, stać. Panowie, na razie stać. Czekamy na ostatniego ogniomistrza.
też zadaje świetne obrażenia. A przynajmniej tak być powinno. Dobra. Teraz się wybierzemy tutaj. Całą tą armią. Dwie wieżyczki sobie tam powinny poradzić. Dobra. Jest mój bohater. Tutaj. Próbuję ogłon... Aha, tędy będą szli, tak? Próbuję określić cały ten teren. Gdzie mnie doprowadzi? Tutaj jest brama. I nie wiem, czy jest otwarta, czy zamknięta. Porucznik Wilczarzy. To pora go zabić. Niezłą obronę ma chłopak. Tu jest jeden zewnętrzny obóz. Dobra. Padł. Wilczy znak. Nie! Kurde, zużyłem swój czar. Jeden z lepszych zresztą. Przejdę się tutaj. Chcę wiedzieć dokładnie, co mnie może czekać, tak? Skąd mogą przyjść i jakie mogą być tego skutki. Ponieważ będę chciał zaraz właśnie tutaj zrobić mały myk. Pójść go powiadomić, że wszystko jest gotowe i że ma ruszać. Smoczki. Sierżant. No bo tutaj wam powiem, że jest wielu wirusów. I to jest duży problem. Dobra. Ten pan. Idą smokowce. Który on ma w ogóle level? 17. No, tak w miarę przyzwoicie. To są mi gniazda w ogóle. Sporo obrażenia od ognia mi zadają. Jest to pewien problem, ale nieznaczny. Dobra. Moja armia się teraz przemieści tutaj. A ja sobie na spokojnie wyczyszczę ten rejon. O, mroczna kosa, fajna. Ale wymaga 9 poziomu. Muszę go tu przypilnować. Dobra, weź się chłopie ulecz i weź się bufni. W takim tempie to bardzo szybko zginiesz. Mógłbyś zabić je szybciej. Zaraz zginie mój bohater. Właśnie. No ale dobrze. Nie szkodzi. Wliczone w plan z tego względu, że pojawię się przynajmniej tutaj. Dobra. Moje jednostki są już na miejscu. Wszystko gotowe. Rozumiem. Brzjak zapłaci za swoje zbrodnie. Rozpocznij atak, gdy tylko wykonam swoje zadanie. Powodzenia. Luz, luz. Poleciał. Jest na miejscu. Jaki czajnik.
O, jak mi przykro. Zdech pies. Panie, co się stało? Briar nie żyje. Patrzcie, to sztylet czerwonego legionu. Zamordowali go ci niegodziwcy. Wilcza Elito, zbieraj się, zapłacą nam za to. Lekko. Traumatycznie. Nie no. Osobiście nie chciałbym walczyć z całą elitą. Ruszamy, nie będzie łaski. Wszystkich zamordujemy. Śmierć czerwonemu legionowi. Śmierć. Mam tylko nadzieję, że czerwony legion zdoła odeprzeć ich atak. Bardziej, że chciałbym przypomnieć, że zostawiłem dwa obozy. Nie wyczyściłem ich. Co może sprawić niemałe trudności. Dobra, panowie. Wy już jesteście całością kontrol 1 wraz z nim. Przeszli przez bramę, tak, i idzie reszta wiarusów. Akurat mój bohater dojdzie do tego miejsca, gdzie ma dojść, a wy, chłopcy, bo ja trochę nie ufam, że oni nie podejdą w miarę blisko. Zrobicie jeszcze kilka wieżyczek. Wolę mieć ich więcej. Dobra, jedynka. Jest mój bohater na miejscu. Ok. Możemy wbijać. O, tu już się klepią. No, mam nadzieję, że chociaż część tych wojsk tutaj da radę przeżyć na całej mapie. Nie chciałbym być powodem zagłady całej ekipy czerwonych rycerzy. W końcu no są dość dobrzy w tym, co robią. Mam 6 weteranów, 30 pikinierzy. Wbijać do środka. Ty, tu, ty, tu, wy, tu, weterani tego, wy też, obijać ich. No niezłe, tu mają siły nawet. Czynnik zaktualizowany. Raptem jeden tutaj padł. Gdzie jest ten Yander? Tutaj. Dobra, jest też mój poptaś. Weterani niszczyć. O, Borg Gobrison. Nie. Dlaczego nie wszyscy biorą udział w walce? Szamani. Do dzieła. Wszyscy mają bić. Mm.
Evan Winter Wind znaleziona. Bardzo ładnie. Dobra, już się nie kończą tutaj. Okej. Tak więc czasem próbują się bronić. Usilnie. Ale... żadnych szans. Kolejna wieżyczka padła. Po prostu weszli jak w masło i tyle, no. Został jeden wiaru, którego bez problemów tutaj tłuką. O, nie będzie to zbierać z tych terenów tutaj. Panowie, niszczymy. Destrukcja przede wszystkim. O, dowódca. Indiańskie nagolenniki. Tu jest jakaś skrzynka. Co prawda w niej nic specjalnego nie ma. Usza. Zbroja już taką mam. Dobra. Coś jeszcze zostało? Wieża jedna. Dobra. Skrzynia jeszcze jedna. Raptem czar. Okej. Czyli tu jest już czysto. Dobra, panowie. Z wyłączeniem ciebie. Punte. Jak to się robiło? Drugim? Nie. Kontrol 1? Nie, kontrol 2. Dobra. Ja chcę bez niego. Kurde. Dodawać umiem. Ale... oddzielać już nie. Dobra. Zaraz sobie uruchomię ten menhir. Chcę tylko, żeby oni się zebrali w jedno miejsce. Okej. I wy jesteście jedyneczką. I ruszać do boju. No a ci tutaj nawet nieźle szaleją. Mam nadzieję, że chłopaki sobie tu poradzą. Tym bardziej, że za chwilę menhir stracę. Jest w trakcie ataku. To zanim pogadam, to sobie obronię ten menhir. 5. Wieża. Kolejnych 5. I wieża. Tak. Fort Południowy. 6. Masz przerąbane. Było mnie nie atakować. Dobra. I wracamy. Obóz wilczarzy Briara. Oni sobie tam powinni poradzić ogółem. Mam nadzieję. Po prostu wbijać. Tutaj. Okej. A my pogadamy najpierw z Borkiem. Czego stoisz i się gapisz? Zdejmij ze mnie te cholerne łańcuchy. Tak jest, panie krasnolud. Nareszcie. Niethalfa, przysięgam, że jeszcze jeden dzień w towarzystwie tej przeklętej elficy doprowadziłoby mnie do szału. Kim lub czym jesteś, wojownikiem? Pewnikiem w służbie zakonu. Zakonu, co? Czas najwyższy, żebyście się tu zaczęli pojawiać. Ci zafajdani najemnicy zabrali mi cały sprzęt. Na wyjące rozpadliny Bragagor, niech no ja tylko dorwę tych obdartusów. Sprzęt? Co masz na myśli? Ekwipunek miniczny, plany i substancje alchemiczne. Przecież te tumany i tak nie umieją z tego wszystkiego skorzystać. Wątpię, większość już na pewno rozebrali lub spalili, albo utopili, albo Netfal wie co jeszcze.
Czy można go więc czymś zastąpić? Najbardziej potrzeba mi substancji alchemicznych, resztę mogą odbudować z pamięci. Czego ci konkretnie potrzeba? Ognistego proszku, siatkowego lepiszcza, nieco płonących soli i solidnego flakonu, aby to... Dziwiłbyś się bardzo, gdyby znaleźć w tej okolicy tutaj wolnych kupców, jeśli ktokolwiek dysponuje takimi rzeczami. Dobra. Elwen. Ellen, niech będą dzięki, jeszcze trochę, ci najemnicy by nas pozabijali. Co nie zmienia faktu, że i tak byłoby to przyjemniejsze od konieczności spędzenia kolejnego dnia w towarzystwie krasnoluda. Czy posiadasz fragment jesiennej światłości? Skąd o tym wiesz? John Farlorn powiedział mi, że miałaś go przy sobie, gdy cię zaatakowano. To prawda, udało mi się go jednak schować, zanim złapali mnie najemnicy. Nieco na południe od faktorii handlowej znajduje się okrągły zagajnik. Szkło spoczywa pod dużym kamieniem w jego centrum. Uważaj jednak, chroni go magiczne zaklęcie. Okej. Okay. No dobra. Teraz już wiem, gdzie jest potrzebny mi kamień. Chciałbym najpierw jednak wykończyć ten obóz. I z tego obozu mogę przejść tutaj. Wilczarze chyba już nie będą sprawiać większych problemów. To jest ostatni obóz. Nie mam zamiar go zniszczyć. No okej. Okay. Ale myślę, że to już zrobię sobie poza. Kamerami. Chociaż taką chwilkę to żaden problem. Ale i tak muszę was na chwilkę przeprosić. Za chwileczkę wracam. Dobra, jestem już. Możemy dokończyć destrukcji. Nawet szybko to poszło tutaj. No nic, tutaj kilka jednostek ładnie sobie radzą. Co jest? Oh my god, omal mi nie padł. Eno, się healni, chłopie. No nieźle. O, skrzynka. Nie bardzo wiem, co zebrałem, ale to nie szkodzi. Ale obrażenia. Świetne po prostu. Ładny damage kroją, chłopaki. No dobra. To co? Pora zniszczyć wszystko. Panowie tutaj. Panowie tutaj. Panie tutaj. Ten afia ogółem ma chyba najbardziej ofensywnych szamanów. Z tego co widzę. Tu jeszcze jest jakiś teren do zbadania. Tam level mojego bohatera. No, nawet nieźle. Smokowce tutaj mnie trochę dobijają, ale muszę poczekać na chłopaków, żeby się... ich pozbyć. I ogółem resztę mapy myślę, że sobie już do końca zwiedzę.
całkowicie na własną rękę. Spotkamy się dopiero ogółem. Znaczy, do pół godziny będę dobijał swoje nagranie, a później spotkamy się już jak wyjdziemy wraz z tym niezbędnym mi kamieniem. Przestawię chłopaków tutaj. Ciekawe, gdzie mnie to doprowadzi. Co mnie tu czeka? Ten kupiec wspominał, że... O! Jeden z tych idiotów, znaczy ten idiota, co ukradł nam ten jeden kamień, znaczy tą jedną część, poszedł na smoka, więc pewnie znajdę ostatni element dokładnie tam, gdzie jest smok. Są smokowce, więc może ten ów wielki smok jest gdzieś tu. No, panowie, szybciej, bo czasu nie ma. Dobra, idziemy wszyscy. Jest tu kilka smokowców. Ruszyły się. Akurat moja armia powinna dojść. Dawaj. Zabić. Pięknie. Doskonałe obrażenia. I idą chłopaki. To jest nawet niepełna armia. I sobie świetnie radzą. A, doskonałe. No i zniszczę te dwa gniazda. To będzie akurat odpowiednie zakończenie żywota smokowców. Ładnie katują mi czarami. Dość potężne te czary. Podoba mi się to ogółem. Tu są jeszcze smokowce. Tutaj nic nie ma. To już wiem, że nie ma po co się nawet fatygować. Tu jest więcej smokowców. No gdzie jest w takim razie ten jedyny smok, którego tak poszukuję? Skoro nie ma go tu, to pewnie jest właśnie tutaj, jak skręca w dolinę jakoś. Tak by się wydawało. Gdzie to było? Tutaj. Tak, tutaj jest przejście. To są kolejne gniazda. Kolejne gniazdo jest. Tu jest jeszcze... O, Faulbun. Ja chyba znalazłem swojego smoka. Jednak. Wybaczcie, SMS. To oczywiście reklama. Jakby mogło być inaczej. Dobra, wykończę te smokowce tutaj. Już właściwie padły. Dobra, ten padł. I zabiję pan Burunga. Aurunga. Wyczyszczę tutaj i na tym zakończę ten odcinek. Nie widzę sensu się tutaj dłużej tułać.
ogółem. No panowie, co tak wolno? Stało mi już 31 tylko. Z czego? I jeden. To jest nasz tytan. I jeden to... Znaczy tytana chyba wezmę ten. Nasz bohater niech przejdzie ukradkiem. I zniszczy gniazdo. Dobra, oni sobie chyba jednak poradzą. To tytan także będzie niszczył gniazdo, będzie szybciej. Pięknie. Smokowce wykończone. Palmbung. Fiolka z wulganicznego szkła. Zwój deszczu ognia. Fajne. Kamień wiecznego ognia. Szkarłatny gniew. Dwuręczny. Tu jest jakaś skrzynka. Zwój antidotum. Pierścień bojowy. Ale to jest chyba jeszcze nie to, czego szukałem. Nie wiem. Mniejsza o to. Podziękuję wam tutaj za uwagę. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że będzie już dalej tylko i wyłącznie ciekawiej. Trzymajcie się. Hejka.